Dzień dobry Państwu. W dzisiejsze południe 20 października z rynku w Błoniu wita Państwa Mariusz Sidor i Maksymilian Dwornicki. W dzisiejszym programie Błonie TV zajmiemy się problemem przeciekającej fontanny za 2 miliony złotych. Nie tak dawno, bo 2 lata temu, mogliśmy wspólnie z panem burmistrzem Zenonem Reszką cieszyć się otwarciem super nowoczesnej multimedialnej fontanny w Błoniu. Dziś, 20 października 2010 roku, możemy obserwować nowe kierunki, w których płynie woda z fontanny. Liczne pęknięcia i kałuże wody to nowy element dekoracyjny rynku Błonia. O wypowiedź w tej kwestii poprosiliśmy pana Jarosława Hernika, radnego obecnej kadencji Rady Miejskiej w Błoniu. Koszt wybudowania fontanny był około 2 milionów złotych. Z tego co pamiętam, to nieco przekroczyło 2 miliony złotych, natomiast dokładnych szacunków ciężko nam uzyskać, nawet nam radnym, panu burmistrzu. Znaczy zauważyłem, zastanawiałem się, co się dzieje, bo pomyślałem sobie, może to jest wpływ wiatrów zachodnich, ponieważ to przeciekanie jest w stronę ratusza. Zauważyłem, że wycieka woda, natomiast nie miałem świadomości tego, że to jest po prostu zwyczajnie przeciekanie materiału. Tak, to prawda, ja się zastanawiałem nawet nad tym, bo przecież materiał, z którego została wybudowana ta fontanna, został nam podarowany. Ile ta fontanna kosztowałaby, gdybyśmy jeszcze musieli dokupić materiał? Rozmawiałem z różnymi samorządowcami, choćby z panem prezydentem Chrzanowskim z Legionowa, z zastępcą prezydenta Legionowa, który mówił, w podobnym czasie budował fontannę, jaka była budowana w Błoniu. I ta fontanna była ponad połowę tańsza. Dziwi mnie, że do tej pory jeszcze nikt z tym nic nie zrobił. Sądzę, że wykonawca będzie próbował się bronić wieloma czynnikami, bo to nie tylko chodzi o kamień, który może się okazać, że był nieprzystosowany do polskich warunków. Jest oczywiście piękny i ja jestem bardzo wdzięczny, że nasi partnerzy z gminy Korena Ausonio podarowali nam ten materiał. Natomiast wydaje się, że mógł ktoś przez chwilę sprawdzić, czy ten materiał sprawdzi się w naszych warunkach. Natomiast dodatkowym elementem, wydaje mi się, który mógł wpłynąć na to, co stało się z fontanną, jest to, że wokół fontanny było lodowisko, które oczywiście sprawiło nam dużo przyjemności i widziałem, jak było wykorzystywane w czasie ferii przez dzieci. Fantastycznie, natomiast wydaje mi się, że wykonawca będzie miał podstawy do tego, żeby bronić się przed ewentualną naprawą jeszcze na gwarancyjną ze względu na działanie lodu, który właściwie cały czas przylegał do fontanny. Zanim zakończy się ta kadencja, planowana jest jeszcze jedna sesja Rady. Mhm. Czy będzie pan zgłaszał jakieś interpelacje w tej sprawie? Bądź zapytanie do burmistrza. Będę na pewno zadam pytanie panu burmistrzowi, co dzieje się z tą inwestycją i czy będzie to czy ta naprawa będzie wykonywana jeszcze w ramach gwarancji, czy może gwarancja już upłynęła. Obawiam się niestety, że nie uzyskam jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać do najbliższej sesji. Wtedy najprawdopodobniej dowiemy się czegoś więcej na temat przeciekającej fontanny. Do zobaczenia. Mariusz Sidor, Błonie TV.